Radio Kraków. Cyberprzestrzeń, czyli nasze cztery koła poczciwe, które coraz bardziej zmieniają się w komputer, albo komputer coraz bardziej zmienia się w auto, bo to już właściwie czasami trudno rozróżnić. Naszym gościem jest Albert Opara, ekspert z firmy Motomagic. Witaj. Witam. Rzeczywiście tak jest, tak, że tych komputerów w samochodach jest już bardzo dużo i sami sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak one wiele robią. Zgadza się. Komputerów w samochodzie jest coraz więcej i podejrzewam, że będzie jeszcze więcej z biegiem czasu. No ale to też rynek wymusza na nas to wszystko, bo no, mimo wszystko chcemy mieć samochody coraz bardziej luksusowe, które robią coraz więcej za nas tak naprawdę. No a nic innego niż elektronika tego nie zrobi. Mówi się o tym pakiet komfort, tak? Że to cała ta elektronika decyduje właśnie o komforcie. Pakiet komfort i pakiet bezpieczeństwa. To też jedno i drugie jednak. Ma bardzo dużo wspólnego z elektroniką. Jak się okazuje, bo kiedyś mogliśmy przy pomocy prostych narzędzi we własnym garażu naprawić połowę auta. Już bardzo specjalistyczne rzeczy wymagały wizyty w warsztacie, ale średnio zorientowany w mechanice kierowca działał sobie sam. Zresztą przecież nawet tyle serwisów i warsztatów nie było tam, ja mówię o latach 70. czy 80. Dziś praktycznie no niewiele już zrobimy. Nawet wymiana akumulatora to nie jest taka prosta sprawa. No niestety. Dla mnie nie jest to nic trudnego. Natomiast wiadomo, że każdy szary przeciętny człowiek, który jeździ zwykłym swoim samochodem, już praktycznie do niego w ogóle sam nie zagląda. Jednak przeważnie powierza swoje auto jakiemuś zaufanemu warsztatowi. Chociażby właśnie ze względu na to, że już no, jest zbyt wiele elektroniki. Pomimo tego, że no, ktoś tam sobie potrafi kupić jakiś prosty tester, który będzie odczytywał kody błędów, no to tak naprawdę kończy się to tylko na odczytaniu, bo nie każdy tester powie prawdę, czyli niezbyt dobrze zinterpretuje kod błędu i pokaże zupełnie coś innego niż faktycznie jest to usterka. Kolejną sprawą jest to, że tak naprawdę tester, który ma odczytać błędy, on nas tak naprawdę może tylko naprowadzić na którąś drogę, ale nie wskaże dokładnie usterki, tylko trzeba ją sobie tak naprawdę znaleźć samemu, a to już wymaga przede wszystkim doświadczenia. Ale tak, jeśli już o testerach mowa, to widuję takie testery do wszystkich samochodów, są tacy mechanicy, że mają jeden do wszystkiego i on obskakuje wszelkiego rodzaju auta. I mam wątpliwości, czy to jest rzeczywiście tak, że on jest w stanie wszystko sprawdzić i wszystko pokazać w każdym aucie? Czy może pokazać sporo, nie pokaże na pewno wszystkiego. Nie jest powiedziane, że te testery są złe, bo one do któregoś momentu są przydatne, ale no wiadomo, że jeśli chcemy zrobić coś więcej niż czytać błędy, no to już potrzebujemy konkretnego sprzętu. Przeważnie jest to konkretny sprzęt pod daną markę samochodu. No i tak naprawdę wiele przypadków jest takich, że po prostu auta, które mają dość dużo elektroniki, na samym odczytaniu błędów się nic nie kończy. Trzeba coś zaprogramować, coś zakodować, a no to już nie jest takie proste, jak się wszystkim wydaje. Często to jest tak, że po prostu usuwają to, żeby nie świeciło gdzieś tam ten check engine, po czym po dniu lub dwóch znowu świeci, tak? I znowu, a no tak, to skasujemy. I takie kasowanie błędów to jest tylko tam takie z powrotem. Pobieżne i na chwilkę, tak, tymczasowe. Zbliża się zima, to czas, kiedy umierają akumulatory. To tak, jeśli już o tym mówimy, to przy okazji ostrzeżenie dla tych, którzy mają takie nowoczesne auta i próbowaliby sami zmienić akumulator, nie róbcie tego sami w garażu. Nie róbmy z tego względu, że jak chociaż na chwilę samochód straci zasilanie, jego konfiguracja tak naprawdę wychodzi razem z tym akumulatorem. Czyli, że wszystkie ustawienia, które były do tej pory wprowadzone, czyli ustawienia typu światła, światła to może jest akurat najmniejszy problem, bo światła za każdym razem możemy włączyć sami, ale jeśli chcemy automatycznie, żeby światło włączane, wszystkie systemy bezpieczeństwa, chociażby ABS, ESP, no to jest rzecz, która się tak naprawdę rozprogramuje i też trzeba to zakodować już testerem, nie da się tego zrobić po prostu tak. A koszt i czas, jaki jest do tego potrzebny, to naprawdę nie warto. I to dobrze przed tym ostrzec, bo tych samochodów coraz wyższej klasy, coraz więcej do Polski trafia. Jedne jako nowe, a drugie jako używane gdzieś tam za granicę. I tu w tym przypadku szczególnie trzeba być czujnym przed nadejściem zimy, bo z reguły te akumulatory, które przejeżdżają w tych autach z zagranicy, są już dość mocno zużyte. Zgadza się. No, druga sprawa jest też taka, że samochody przyjeżdżają w bardzo różnym stanie z zagranicy. Do nas, do Motomagica, niejednokrotnie trafiają samochody z zaprzyjaźnionych warsztatów, które
coś robią z tymi samochodami, przypuśćmy, spali się jakiś moduł, czy gdzieś ten moduł jest uszkodzony, albo nie wiem, samochód był uderzony i trzeba wymienić w nim lampy, bo nawet w dzisiejszych, nowszych samochodach elektronika dość zaawansowana siedzi nawet w lampach. W niektórych markach przebieg samochodu zapisywany jest w przednich reflektorach. To ostrzeżenie dla tych, którzy lubią cofać liczniki, bo można nawet z reflektora odczytać. Można odczytać, można wiele rzeczy zrobić z reflektora, włącznie z tym, że można się podpiąć pod reflektor i spróbować odpalić samochód. Takie rzeczy też są możliwe. Nie, proszę cię, nie strasz mnie, ale... bo ja zaczynam się już bać tej elektroniki, nie, nie słowo ma, daję. Znaczy nie ma się czego bać, jeśli masz kogoś, kto będzie po prostu wiedział, co z tym zrobić, jeśli się cokolwiek złego podzieje. Natomiast postraszmy tych, którzy cofają liczniki, bo tego to nie lubię. Ale to już rozmowa na inną okazję. Chciałbym, żebyśmy do tego wrócili za kilka dni, żebyśmy jeszcze poopowiadali trochę o tej elektronice, cofaniu liczników i o tym, co może się zdarzyć, jak będziemy składać auto z różnych części używanych. To może w następnym odcinku, bo nasz czas dziś już się kończy. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu, Albert Opara, nasz ekspert z firmy Motomagic, był dzisiaj naszym gościem. Gdyby państwo mieli do nas jakieś pytania, szczególnie do Alberta, dotyczące właśnie elektroniki, czy tego, jak sobie radzić z różnymi problemami, można również do nas napisać na adres motomałpa.radiokraków.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję.